Młodzieżówka Solidarności Walczącej była zaangażowana w akcję wzywającą do bojkotu wyborów czerwcowych 1989 roku. I pamiętam sytuację, która miała wówczas miejsce. Otóż my kolportowaliśmy takie ulotki wzywające do owego bojkotu podczas strajku na Uniwersytecie Śląskim. Ja na tym strajku byłem, choć nie byłem studentem. Zresztą studentem Uniwersytetu Śląskiego nigdy nie byłem, bo na studia pojechałem do Krakowa. Natomiast byłem na tym strajku i wraz z kolegami i z Solidarności Walczącej, i z innych organizacji, także z NZS-u, tu mam na myśli tę część, która nie należała do KPN-u, no, prowadziliśmy tę akcję związaną z postulatem bojkotu wyborów. KPN, jak wiadomo, brał udział w tych wyborach, a więc kolegom z KPN-u było to nie na rękę. Wtedy sytuacja na uczelni była taka, że z jednej strony był ten obóz KPN-owski w ramach NZS-u, z drugiej strony wszyscy inni, czyli i WIP wtedy, i Solidarność Walcząca, i PPS-RD, no i większość tych innych była przekonana do bojkotu wyborów. Więc pamiętam, że na tym tle był pewien konflikt, że koledzy z KPN-u mieli do nas pretensje o pojawienie się tych ulotek, gdzie pojawiło się hasło bojkotu wyborów. Mieli też pretensje o jeszcze jedną rzecz. To był spór w łonie Komitetu Strajkowego. Mianowicie wywiesiliśmy na elewacji Wydziału Nauk Społecznych transparent "Sowieci do domu". Rektor ówczesny, profesor Klimaszewski, przyjmował właśnie delegację Uniwersytetu w Rostowie nad Donem i poprzez jakiegoś umyślnego przekazał taką prośbę Komitetowi Strajkowemu, by ten transparent zdjąć, bo to zostanie odebrane jako taki przejaw braku gościnności wobec tych Sowietów, którzy właśnie przyjechali. No, nie muszę tłumaczyć, że większość komitetu i samych uczestników strajku się na to nie zgodziła i ten transparent wisiał do końca. Ta nasza akcja związana z bojkotem wyborów była intensywna, choć trzeba jasno powiedzieć, że to był też taki moment, kiedy i w młodzieżówce Solidarności Walczącej pojawiły się różne postawy. Część kolegów wtedy wyłączyła się z naszej aktywności, jakby akceptując tę linię, którą przyjęli zwolennicy porozumienia, okrągłego stołu i później zaangażowania w wybory. Ja zresztą pamiętam, że no, choćby też moi rodzice, mimo pewnych wątpliwości, brali udział w tych wyborach, a ja w tym samym czasie, prawda, nosiłem ulotki, w których apelowano o to, by od głosowania się powstrzymać. No, wiadomo, to był taki moment dosyć, nie powiem dramatycznych decyzji, ale sporych dylematów, które wiązały się z tym takim ugodowym kursem części, czy większej części opozycji.